Dzień dobry. Pora na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Pierwszy etap przebudowy strefy Rondo Rynek dobiega końca. GKS Katowice z licencją na grę w pierwszej lidze. Komisja licencyjna bardzo drobiazgowo w tej chwili bada, czy klub może wyjść z sytuacji kryzysowej, w jakiej się znalazł. 63. urodziny Parku Śląskiego. Życzymy Wam udanego lata. Jarmark Świętojański. Olimpiada Przedszkolaka. Zgrupowanie biatlonistów. Ta robota jest największa teraz. Pierwszy etap przebudowy centrum Katowic dobiega końca. Prace na Korfantego, na ulicy Pocztowej, na ulicy Piotra Skargi trwają. W ostatnich dniach rozpoczął się remont na Alei Korfantego i na wylocie z ulicy Moniuszki. Zostanie udostępniony przejazd przez torowisko na ulicy Korfantego, tak aby autobusy i samochody mogły bezpośrednio z ulicy Moniuszki już nie nadrabiać drogi przez rondo, tylko prosto w ulicę Mickiewicza dojechać. Prace będą trwały na samej alei. W związku z tym musimy spodziewać się zwężeń i w stronę ronda, i w stronę rynku. Ruch będzie odbywał się jednym pasem ruchu. Zostanie przesunięty przystanek autobusowy przy Delikatesach. Będzie się on teraz mieścił przy Pomniku Powstańców Śląskich przed samym rondem. Będą na nim stawać nie tylko autobusy KZK GOP, ale PKM Jaworzno i MZK Tychy, tak jak to miało miejsce przed remontem. Otwarcie przejazdu przez torowisko na Korfantego umożliwi także przejazd tamtędy autobusami, dlatego też przystanek autobusowy Katowice Rondo, który mieścił się przy superjednostce, zostanie zlikwidowany. Ostatnim już utrudnieniem związanym z tym remontem jest to, że na placu żwirowym po Urzędzie Stanu Cywilnego przy superjednostce zaplanowano zaplecze budowy, dlatego też kilkadziesiąt miejsc parkingowych stamtąd zostanie zabranych. Ten remont potrwa do końca września. Nie bez problemów GKS Katowice otrzymał licencję na grę w pierwszej lidze. Zaostrzono przepisy licencyjne. Komisja licencyjna bardzo drobiazgowo w tej chwili bada, czy klub może wyjść z sytuacji kryzysowej, w jakiej się znalazł. To, że polskie kluby są w trudnych sytuacjach finansowych, to wszyscy o tym wiedzą, a kluby te dzielą się głównie na te, które mogą z tego z impasu wyjść, i na takie, które niestety nie dadzą sobie rady, i to ma ocenić komisja licencyjna. Bardzo drobiazgowo pytała również o to, co dzieje się w tej chwili w GKS-ie. Oczywiście nie biorąc pod uwagę żadnych oświadczeń, deklaracji, tylko stan faktyczny. Co jest, co może pomóc w działalności klubu, jakie pieniądze są, jakie są zadłużenia, czy jesteśmy w stanie rozłożyć to na raty. I te wszystkie dokumenty zostały przedstawione, no i jak się okazało, licencja jest przyznana. To jest jednak marka dla Katowic, GKS Katowice. Wszyscy o tym wiemy, jak dużą sympatią wśród kibiców cieszy się ten klub. To jest klub w Polsce postrzegany jako właśnie ten z grupą, z dużą grupą wspaniałych kibiców. No i byłoby bardzo niedobrze, gdyby nagle się okazało, że tego klubu nie ma na mapie Katowic czy na mapie pierwszoligowych klubów. Park Śląski świętował swoje 63. urodziny. Z tej okazji na polach marsowych koncertowały gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jako pierwszy wystąpił Kuba Badach z własną interpretacją przebojów Andrzeja Załuchy. Następnie publiczności zaprezentowały się siostry Przybysz z nowym projektem Archeo Sisters. Pozdrawiamy Was, ludzie, mieszkańcy Śląska. Zapraszamy na nasze koncerty. To wszystko prawda, co mówi siostra? I życzymy Wam udanego lata. I zimy. I całego roku. Przeżyjmy to jakoś. Gwiazdą wieczoru była Edyta Bartosiewicz, która wykonała swoje największe hity, jak i nowy materiał. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku to zielone płuca Śląska. Rocznie przyjmuje około 3 milionów ludzi. Każde miasto potrzebuje takich miejsc. Kraków ma rynek i Błonia. My nie mamy rynku w aglomeracji, ale mamy za to park. Swoje magiczne miejsca ma Warszawa. Jest magiczny Hyde Park w Londynie, gdzie za tydzień rozpoczyna się seria gigantycznych, fantastycznych koncertów. Dwa razy pod rząd, dwa piątki z rzędu Stonsi będą grali. To są rzeczy dla nas absolutnie nieosiągalne, ale mamy takie miejsce, które nadaje się do tego, żeby tutaj ludzie spędzali całe wakacje, każdy weekend przy dobrej muzyce, tak jak dzisiaj. Park Śląski jest jednym z największych śródmiejskich parków w Europie. Na ulicy Staromiejskiej ponownie zagościł Jarmark Świętojański. Rozwijamy się tutaj w Katowicach. Muszę powiedzieć, że
z jarmarku to jakby na jarmark. Każda impreza cieszy się większym zainteresowaniem. Fakt, że teraz mamy wysokie temperatury, które nieco jakby spowodowały, że mieszkańcy niechętnie wychodzą w tych godzinach takich południowych na miasto, ale po południem objawia się to większym zainteresowaniem. Są tacy wystawcy, którzy już po raz kolejny, trzeci, czwarty, piąty goszczą u nas w Katowicach, mają swoich klientów. Ci klienci ich pamiętają, tak jak na przykład stoiska z pieczywem, stoiska z wyrobami góralskimi, z oscypkami, stoiska z miodami, czy również Państwo, którzy są za moimi plecami, jeżeli chodzi o biżuterię z bursztynem, to są już wystawcy, którzy są kolejny raz w Katowicach. Jarmarki to fajna tradycja. W Polsce organizowane są w różnych miastach, w Katowice też wpisują się w ten klimat i to cieszy. Dziękujemy wszystkim organizatorom i wszystkim tym, którzy nas wspierają. Przedszkolaki rywalizowały na olimpiadzie przy Stadionie Śląskim. 22 czerwca Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu Stadion Śląski w Chorzowie zorganizował czwartą edycję Olimpiady Przedszkolaka. Imprezę dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Uczestnictwo w takich konkurencjach jak tor przeszkód, rzut do kosza czy bieg z woreczkiem na głowie sprawiło młodym sportowcom wiele frajdy, a rodzicom dostarczyło niezapomnianych przeżyć. Dodatkowymi atrakcjami podczas imprezy były dmuchańce, występy artystyczne i pokazy iluzjonisty. Podobnie jak na olimpiadzie, nie wynik był najważniejszy, a wspólny udział dzieci i rodziców w sportowej zabawie. Zapraszam na materiał ze zgrupowania naszych biatlonistów w Dusznikach Zdroju. Rozpoczęliśmy sezon przygotowawczy z grupowaniem w Krakowie w maju, a teraz w czerwcu, początek czerwca mieliśmy 8 dni zgrupowanie w Oberhofie, z którego bezpośrednio przyjechaliśmy tutaj do Dusznik. No, są to normalne, zwyczajowe przygotowania do nowego sezonu. Ten sezon jest oczywiście specjalny, bo sezon olimpijski. No, Duszniki zawsze naszym dziewczynom odpowiadały jako miejsce przygotowań, bo po prostu no, dobrze się tutaj czują. Przede wszystkim no, więcej czasu przebywamy za granicą jak w kraju, także no, na tyle na ile możemy, no, to staramy się te zgrupowania wczesno takie, powiedzmy, letnie przeprowadzać w Polsce. Ta robota jest największa teraz, no i podczas takiego okresu przygotowawczego to korzystamy z środków zastępczych, a mianowicie są to nartorolki, oczywiście strzelnica, karabin. Naszym środkiem treningowym jest również rower, korzystamy z siłowni, basenów, no różne formy. Nie jest łatwo na pewno, oprócz tego, że trening sam w sobie jest ciężki, to jeszcze te doskwierające upały w tym na pewno nie pomagają. Mamy bardzo długi okres startowy, dlatego też musimy mieć bardzo długi okres przygotowawczy. Praktycznie tylko kwiecień mamy przerwy, w maju już zaczynamy przygotowania do kolejnego sezonu. No i po prostu no, przez całe lato, jesień musimy zrealizować wiele ciężkich treningów, żeby po prostu później w zimie móc wytrzymać wszystkie starty, no i też pójść ponad swoje możliwości podczas startów. Skupiam się na tym, co teraz robimy, bo to, co teraz zrobimy i w jaki sposób, to będzie oddziaływało później, także jednak tak daleko nie myślę, aczkolwiek wiadomo, że chciałabym, żeby wyszło jak najlepiej i będę się starała. Myślę, że można liczyć na dobre wyniki. Ciężko jest powiedzieć na jakie, ale myślę, że na tyle nasza praca jest ciężka i po prostu systematyczna. Myślę, że coś z tego powinno być. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Zapraszamy do Podcieni Centrum Kultury Katowice na Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków. 30 czerwca rusza cykl koncertów promenadowych od Bacha do Beatlesów w Parku Kościuszki. Polecamy także Turniej Miast w Darta. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje z wydarzeń dziś prezentowanych znajdą Państwo na stronie com.tv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!